Kaziulek! To jest taki duży Kaziu. Kazik. Dzień dobry, zobaczcie, kto jest ze mną. Jak się witasz na swoim kanale? Idziemy się miałeś do Marysa, bo już jesteśmy w moim trzecim filmiku. A drugi dodałeś już? Nie, ale Sara no musi... No i o czym my rozmawiamy? Ty jesteś youtuberem, nie Sara. Przytulas, raz, dwa, trzy. Dzień dobry. I jeszcze może siostra moja mnie przytuli, co? Bo tylko do psów. Co powiesz? Gościu, co? Dostałeś 3000 subów. Wiem. Dostałeś 15 tysięcy wyświetleń. Czy ile? Dlaczego nie ma kolejnego filmu? Bo nie było internetu. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nietypowo witam się dopiero później, dlatego że przyjechałem do Białej wczoraj, wróciłem o 6 z Nysy. Teraz jest 10, jestem w Białej Podlaskiej, ekspresowo tylko biorę dzieciaki i szybko jedziemy do Warszawy, żeby pokazać im, jak podekscytowany. Bardzo. Cieszysz się, że jedziesz? Tak. Pierwszy raz dostaję dwójkę dzieci na swoją opiekę, nie boisz się? Nie. Zaczynamy, będzie działa się. Jedziemy. Sara, to jest chyba do... Zjeżdżalnia jest przeznaczona dla dzieci. Mam mało wiem. Kochani! Kandydatka numer jeden, Sara. Szybki pit stop, idziemy coś zjeść. Bardzo brzydko wygląda? Nie, właśnie normalnie. Siostra zawsze i w ogóle. Słuchajcie, mamy tutaj pewien problem, bo mam dzieciaki na opiekę na 2 dni i planujemy Sarze zrobić kolczyk, tylko ona mówi, że rodzice ją zabiją. Co? A tobie w nosie? Nie, ja mnie tatuaż. Co najbardziej chcesz zrobić w Warszawie? Nie, iść na trampolinę, no. Iść na inne rzeczy. Aha. Zobaczyć bloki, zniszczyć bloki, zbudować bloki. Masz prawie 50 tysięcy na Instagramie, a ty się wstydzisz? Alessandro, dziś jesteśmy w moim trzecim filmiku, jesteśmy z Luką. Yeah. Widzisz, jak to się robi? Jesteśmy właśnie w domu, jechaliśmy 2 godziny, zobacz, jak siedzą jak na tureckim kazaniu, bo czekają. Zaplanowaliśmy, co będziemy robić, Angelika już się kończy ogarniać i lecimy. Najpierw zjeść, później na inne atrakcje, także oglądajcie. Jak nazwiemy tą serię? Jak możemy to nazwać? Czekaj. Los. Los? Luka Aleksandra. Seria będzie się nazywała Los w Warszawie. Ja krzyczę Swag, wy krzyczycie YOLO, Swag! YOLO! Swag! YOLO! To zawsze jest takie głupie. Jak pogoda wam się podoba w Polsce? Fajnie, wiesz, we Włoszech 38 stopnia tutaj. Ile 38 stopni? Z tydzień może? Co? Ciepło jest, tak? No, 38 stopni. Nie. I co, lepiej, tak? To sobie idź do Włoch. Jaka siostra jest twoja? No właśnie. Ona woli 38 stopni niż brata swojego, mnie czyli. Najlepsza vlogerka modowa w Polsce, oceń stylizację mojego chrześniaka. Jak ty? Czyli co? Super. Super? No jak? No bluza, bluza. No bluza. Piąteczka! Nie! Zobaczcie, jaką wybraliśmy stylizację. Białe buty idealnie pasują do dresów. Ja mam tutaj Reeboka, Olek ma konkurencyjny... 2 paski. Tutaj mamy na sobie czarną górę. Jak wyglądamy? Ocena szybka od 1 do 10. Super! Od 1 do 10. A, tak, Sara, tak? Od 1 do 10. 10. Oficjalnie to jest komunikat dla twojej mamy. Wyleczyliśmy cię z Nutelli, tak? Na pewno nie chcesz? Na pewno. Może byś zjadł teraz Nutellę? Nie, na nie mógł mi nawet zjadł Nutellę, jeśli cię zabijasz. Na kozaku pogoda, co? No. A trzeba zapytać, że we Włoszech takiej nie macie, ale macie czasami. Czasami jest. Ale dużo wody. Dużo wody jest? No. Fajnie? Nie. Nie. To jest Polka. Która? Ta. A ty mówiłeś, że taka czerwona. O, ta mówiłaś, że to Polka. Nie, pomieszałam się, bo ona we wcześniejszej części miała ciemne włosy. Też takie krótkie. Aha, czyli to jest Polka? Tak. I to jest przyjaciółka tej. Tak. Tak naprawdę, w sensie. Nie no, w filmie są przyjaciółkami. A? One są przyjaciółkami. To jest mama tej, to jest chyba jej babcia. Rozumiesz coś z tego? Nie, ale nic nie powiem. Bo ta mi się podoba ten, bardzo. Ten i ten to jest ojciec jej. No, no jest fajna ma. Jest, co? Brałbym. Nie słyszałeś, co powiedziałem? Słyszałam. Że brałbym. Weź mnie okrzyć. Powodzenie. Kochani, kochani, zobaczcie, jaką łazienkę znaleźliśmy dla Olka. Fajna?
udanego seansu. Jesteśmy teraz w Multikini i po prostu Olek, jak wszedł do centrum, to jest zachwycony, prawda? Nie widziałeś czegoś takiego. Naprawdę nie wiecie, jaka to jest radość, jak ktoś takich rzeczy nie widział i teraz takie rzeczy docenia. Bardzo mi miło z tego powodu. I teraz jesteśmy gdzie? W kinie. W kinie. Niestety musieliśmy się urwać teraz z kina, bo się dowiedziałem, że najlepszy barber w mieście chce opitolić mojego chrzestnego synka. Także Sara i Angelika zostały w kinie, byliśmy na filmie I nie ma mocni. Jak ci się podoba? Fajnie. Fajny był, nie? Prosiłem go, żeby było na 20, niestety się nie zgodził, więc musimy cisnąć na 19. Idziemy sobie zrobić nowe fryzury, ja jadę na wakacje, także muszę ładnie wyglądać, a Olek musi wyglądać pięknie, przecież jest początkującym youtuberem, tak? Tak. Laski muszą piszczeć? Może. Alessandro powiedział, że lubi Sofię i Sofia to jest Włoszka, która jest we Włoszech i my się po prostu musimy zrobić na bóstwo, żeby się jej spodobać, tak? Dobrze. Nie. Otwórzcie mi drzwi, otwórzcie mi drzwi. Co, będziemy mieli nową fryzurę czy nie? No właśnie. Nikt nas nie chce wpuścić. Właśnie. O, patrzcie, jest, jest gość, jest. Siemano. Dzień dobry, poznajcie się, to mój chrześniak. Cześć, to mój goryl. Taki ten, fotelik? No, bluzę coś ściągnij. No. Jaki fotelik? Ale to tak specjalnie jest? Czy tak sobie, tak sobie wymyśliłeś? Nie, no dzieciaki są za niskie, to tak, żeby mi wygodniej było. Co? Tu się możesz oprzeć. Co, na łyso? Nie, że nie dam się ściąć na łyso, nawet za 100 zł. A za 200? A za ile mi się dał ściąć? Za 300? Nie. A za milion? Nie. Przecież włosy odrosną, abyś miał milion. Człowieku, Sofia oszaleje. On się wstydzi, bo Sofia to jego może dziewczyna. On kiedyś się rzucił, a teraz znowu ją chce. Znasz ten ból? Ja nie. Nie? Nie. Jak rzuciłeś, to nigdy nie chciałeś? Rzucić? No. Nigdy. Widzisz, Olek? Dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki. Yeah. Jak się podoba? No super! Przystojniaczek? No jak? I jestem Olek i przyjechałem do Warszawy. Tu jest Luka, tam jest Sara, tu jest Angelika. A goryl gdzie? Tutaj! Nie. Sobie ściąłem włosy. Mów normalnie, jak facet. Sobie ściąłem włosy? No. Poszłem do... Poszedłem. Poszedłem do centrum handlowego. Dziękuję, panie rezyserze. Dziękuję. Siadło. Ty też przybipiony idź. Rękę złamał. Także już mamy parę pierwszych razy za sobą. Olek był pierwszy raz w centrum handlowym, był pod mega wrażeniem. Byliśmy w super kinie, no dla nich to jest wielkie kino, więc też super. Olek był w barberze, zresztą też piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. No ale sobie pomyślałem, że jeszcze jedno na tym odcinku musimy zrobić pierwszy raz. Dzieciaki zawsze mówiły, że nigdy nie jadły sushi, że chyba by nie dały rady nawet tego zjeść, no bo to jest po prostu ryba surowa i to jest okrutne. Także idę teraz szybko do Sanyby, kupię jakiś taki mini zestawik sushi. No i sprawdzimy ich reakcję. Jeśli pytacie mnie, to obstawiam, że szybko to wyplują, no bo to takie, wiecie, delikatne żołądeczki, no ale zobaczymy, zobaczymy. Ciekawy jestem ich reakcji, także idę teraz do Sadyby, kupuję zestawik, no i zobaczymy. Zobaczcie, przychodzę z zakupów, jakie śniadanie. Ładnie, zawsze jak ładnie wszystko tutaj ustroi. Co oprócz tego czegoś? Umowa była, specjalnie jeden musisz zjeść. Nie możesz zrobić czegoś takiego, że nie znasz smaku i nie chcesz. Musisz całe życie próbować. Ja lubię ryby. Ja też zjem. Naprawdę? Nie trzeba mnie namawiać. Dziefiński. A co to jest? To jest sos sojowy. Rozumiesz? Słony, dobry akurat. Mówiliśmy tyle lat, już tyle, no może nie lat, ale parę razy rozmawialiśmy z dzieciakami, żeby jak będą w Warszawie, to w końcu spróbują sushi. Olek się bardzo stresuje, a ty chyba mniej, co? Nie. Tylko, że mamy taki challenge, że nie ma, że tak jak wiecie, jak Olek potrafi, że weźmie do buzi i wypluje. Mamy je po jednym zjeść. Trzy, cztery. Zdrowie. Dawaj, Olek. I gryziemy. Całe do buzi. Całe do buzi. To jest tylko słony sos. Cztery, jeden. Au. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostawiacie łapy, suby i co, poległeś w sushi? Wiem. No trudno, niestety Oluś poległ, ale może jeszcze do tego dorośnie. No i co, żegnamy się? Tak.
do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawiajcie łapy, suby i widzimy się już w następnych odcinkach. Tak. Siema. Nara.